powstanie styczniowe. 6 tysięcy powstańców przeciwko 100-tysięcznej armii. Wynik był w zasadzie przesądzony. Leśna partia już rozbita. Groby kryje śnieg. Jak płomienie szło powstanie. Sybir, bagnet, śmierć, zesłanie. Pada mokry śnieg. Powstanie próbował ratować Romułek Frałków, ale w sierpniu 1864 roku powieszono go w Cytadeli Warszawskiej. Bilans powstania. 1200 bitew i potyczek. Kilkadziesiąt tysięcy zabitych. 1000 straconych. 38 tysięcy skazanych na katorgę i Syberię. 10 tysięcy emigrantów. Żałoba narodowa. Konfiskata majątków. Rusyfikacja. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie. Gloria Victis. Chwała zwyciężonym. Wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do Ciebie o polski kraj, o polską broń. Do Ciebie, Panie, dziejowej godzinie, głos tego ludu ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną, w Troje rozdartą i w morzu krwiską, Panie. Marzenia Polaków spełniły się dopiero w 1918 roku.
cesarskimi niewolnikami. Jesteśmy wolni nareszcie! Wreszcie jesteśmy niepodległym krajem! Kierował nią Tadeusz Jeroński, znakomity pedagog szanowany przez kolegów, uczniów, rodziców. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, zapamiętajcie tę datę. W 1919 tu, w Bielsku Podlaskim, organizujemy pierwszą polską siedmioklasową szkołę państwową. Może nie mamy zbyt wiele sprzętów, może nie mamy podręczników, ale żyjemy w wolnym kraju i mamy prawo uczyć się rodzinnego języka. Zapraszam do klas. Szkoła mieściła się przy ulicy Poniatowskiego. Była poprzedniczka późniejszej szkoły podstawowej nr 1, której w 1994 roku nadano imię Niepodległości Polski. W 1999 roku powołano do życia gimnazjum nr 1, które 20 listopada 2003 roku przyjęło to zaszczytne i zobowiązujące imię. Pokażę ci coś. W tej mogile leży brat twego dziadka, który poległ w powstaniu styczniowym. Mówią, że jesteś do niego bardzo podobny. Walczył o to, żebyś mógł żyć we własnym kraju. Na zawsze to zapamiętaj. Będę pamiętał, obiecuję! Dobrze, że ciebie nie zabierze mi wojna. Nie przeżyłabym tego. Niestety, chociaż Polska przez 20 lat cieszyła się niepodległością,
Chociaż zdołała odeprzeć atak armii bolszewickiej, nadszedł rok 1939 i II wojna światowa, a potem czasy komunizmu. Matka ojczyzna traciła swe dzieci. Thank you.